Moi drodzy, jeszcze przed filmem chciałbym wam powiedzieć, że próbowałem wcześniej już, przed rekrutacją, dostać jakoś admina na Dragonie. Po pierwsze, próbowałem pisać do admina, który na tej samej rekrutacji, co ja byłem no, ostatnio na odcinku. Jeżeli nie widzieliście, to sobie wejdźcie na film, mam admina na Dragonie, czy coś takiego. Próbowałem do niego, moi drodzy, napisać, gadałem z nim nawet i niestety... No nie udało się. Nie dał się w ogóle przekonać, więc no, nie mam konta jego. Drugą sprawą, jaką zrobiłem, to postanowiłem, że napiszę do Sajka, ponieważ był koniec edycji Dragona i próbowałem po prostu, żeby się tak dogadać, że może fajne jako zakończenie, bo chciałem jeszcze odcinek jakiś nagrać, takie fajne zakończenie tego, bo uważam, że temat nie został wykończony, że tak powiem, w tamtym odcinku i chciałbym, kurde, jakoś cokolwiek zrobić. Wiadomo, ja nie robię tego, żeby zniszczyć serwer, tylko po prostu żeby skończyć tą taką historię. Wydaje mi się, że to było fajne. Więc dlatego napisałem do Sajka. I też się niestety nie zgadził. Teraz była rekrutacja, więc zapraszam was do oglądania. Zostawcie lajkę, subskrypcję i to tyle, cześć. A i wbijajcie na OneBlocka w sobotę o godzinie 18. No, wbijajcie na OneBlocka, starym CPL. Na. Ej, siema. Dobra, czekaj. Ej, ty masz dalej pomocnika na tym Dragonie? No mam. A nie chcesz tutaj podać pasów do konta, żebym sobie posprawdzał ludzi? Zęciak, nie. Leciutkie poddymienie? Zęciak, no nie za bardzo. No stary, to jest dobra oferta. Nie. Ale bym nic nie odwalił, po prostu bym tak wziął na sprawdzanie, kogoś bym od razu odpuścił mu. No nie za bardzo, wiesz, jakby to, że moje konto, to bym jeszcze wyleciał. No wiadomo, nie? No. Ale chcesz, że tak ci zależy tam, żeby być? No. Serio? No, z Najleksem się pokłóciłem, więc no. A jakbym pogadał, że jesteś dobry chłopak? Nie, dziękuję. No dobra, kurde, bo chciałem sobie nagrać odcinek, bo kurde, szkoda, bo chciałbym chociaż zobaczyć, jak to wiesz, jaka byłaby ich reakcja. Bo bym nic nie odwalił, nie? Bo mi nie chodzi o to, tylko żeby po prostu wziąć kogoś na sprawdzanie. I tak jest koniec Eldy, nie? Nie. No dobra, to dzięki. Jo. Dobra. Wszystkim, tutaj Zęciak i dzisiaj co robię, to jest naprawdę bardzo chore. Moi drodzy, jeżeli w tym momencie zostawicie 4000 lajków, to nagrywam wam kolejny film, moi drodzy, z Dragona. Zostawcie lajka, tak jak powiedziałem, subskrypcję, czerwony przycisk musi być czary, ponieważ no takie dymy tylko naprawdę u mnie chyba na kanale, więc zostawcie ze suba. Oczywiście, moi drodzy, zostawcie w komentarz również ze swoim nickiem, to będziecie mogli wygrać lajka na moim serwerze, starym CPL se wbijcie. A moi drodzy, dzisiaj będziemy na rekrutacji na tego nie drugi raz. A tym razem właściwie nie będę dosłownie ja, tylko będzie mój kumpel, który będzie udostępniał mi ekran i będziemy przechodził rekrutację i mam nadzieję, że dostanie rangę. Jeżeli dostanie rangę, to będzie zajebiście totalnie, ponieważ będziemy mogli nagrać w końcu jakieś sprawdzanie na Dragonie. Oczywiście nie zrobię żadnej lipy bez kitu, po prostu takie lekkie zaskoczenie chcę zobaczyć u administracji, bo po ostatnim odcinku na pewno trochę się zdziwili. No, oglądajcie film do końca, nara! Halo, nagrywam jakby co i weź udostępnij mi ekran, że jesteś na tym, na tej rekrutacji. I ty też jesteś, ABC? Ty jesteś tyskie, nie? O. Dobra, pokażcie mi to, bo muszę to zobaczyć, nie? Czy jakby to, że siedzimy na tego, nie? Na razie siedzimy na... Czekam na rekrutację. Czyli mamy dwie osoby, które przejdą rekrutację. Najprawdopodobniej. Mam nadzieję, że no nie wiem, jak mnie zapytają coś o serwer, to może być lipa. Ja nie, no dasz radę, bez lipy. Dobra, udostępnijcie ekran z TeamSpeaka. Czasami usamni. Nie wiem, ale masz. Dobra. Masz też, jak ci będzie. Dobra. Tu mi i tu jest tak, ty jesteś Kokoloko śledzik, a tyskie ty jesteś... Jesteś tyskie. Okej, okay, dobra, bez lipy. Dobra, słuchajcie, sprawa wygląda tak, że jeżeli po prostu was mówną, dobra? To od razu dzwońcie mi wszystko i tak dalej. Ja w sumie może będę tutaj gadał z wami cały czas. Albo najlepiej mi dzwońcie. To siedź tu, k***a, mi się nie będzie chciało dzwonić. I musicie mi wszyscy udostępnić, tak jak mówię, właśnie streama z TeamSpeaka, żebym słyszał głos. I a musisz... będziesz słyszał teraz i tak dalej? Tak. Jak cię udostępnię? Jeżeli udostępniasz mi samego TeamSpeaka, to będę słyszał. Okej. Okay. Zajebiście, nie? Siedź tu, k***a. O, słyszę normalnie ci pika, zajebiście. No, także... Dzięki panowie. Zaraz wracam. Jeszcze nie masz za co. Ale będę miał za co. Moi drodzy, to co robimy jest naprawdę bardzo chore i... Sajek, nie obrażaj się na mnie, ja naprawdę ciebie lubię, Sajek, tak poważnie. Nie chcemy oczywiście nic odwalić, chcemy po prostu zobaczyć, jak to w ogóle wyjdzie. Dziękuję wam za to, że jesteście i że zostawiliście ostatnio dużo lajków i subskrypcji, więc dzięki, no tyle. A w tym czasie to w ogóle bym sobie sprawdził, czy ja mam bana na Dragonie, tak szczerze. Bo to jest... A, dobra, zapomniałem, że mam IP, bo się wystraszyłem i ja pierdzielę, myślałem, że mam bana na Mojangu jakoś.
Dobra, widzowie, wejdziemy sobie, bo wysłałem Sajkowi 50 zł ostatnio, które obiecałem. Jestem ciekawy, czy dostałem unbana na serwerze. O! Mam unbana! Zajebiście! To może wejdę na rekrutację do Nikuzenciak. Dobra, jestem ciekawy, czy napisać na czacie, czy na pewno jest rekrutacja, ale no raczej jest, bo w końcu oni są, więc lecimy z tym. Administracja Dragona, apel do was. Proszę, żeby to nie trwało 7 godzin następne. Błagam. Moi drodzy, tym razem nie popełnimy tego samego błędu. Musimy założyć nowego Facebooka. Oczywiście dla moich ziomków. Założymy, moi drodzy, jakiegoś, nie wiem. Nazwijmy się, moi drodzy, Maciej, nie wiem. Kozak. O, to będzie git. Albo Maciej Gwiazda od starym C. No przecież to oddam. Dobra, moi drodzy, ustawmy sobie jakieś tutaj datę urodzenia. Niech będzie nawet kobietą. O, będzie spoko. Zarejestruj się, moi drodzy, i mamy już konto. Także zajebiście. Zaraz je wyślę tutaj pasy śledzikowi w razie co. I będzie git. Dla mnie, widzowie, osobiście to jest za mocne. Serio, naprawdę. Dobra, widzowie, czy się udało założyć Facebooka? Mam nadzieję, że tak. Zezwól, jasne, zezwalam na wszystko. Ty, co to jest? Święty Dawid? Co to kurwa jest? Dlaczego widzą? Nie rozumiem. Kacp? Nie pytajcie, widzowie. Ja nie wiem, co... Ja nie wiem. To może jakiś multikonto, tak? Miałem już na nim maila, nie mam pojęcia, naprawdę. Dobra, ja to wysyłam mu. Ja mam 14. 15, sorry. A kiedy masz urodziny? Września. 19.06. Jaki debil. Ja pierdolę. Masz premkę? Mam premkę. Jaki sam nick. Ale ja pierdolę. Ja nie wiem, czy ta premka, którą mam, ona nie miała bana nigdy. Zresztą panów za to nie miałeś żadnych. Powtórzysz? Nic nie się mówię. Okej. Okay. Powiedz, że nie miałeś bana. Ja pierdzie. Na serwerze grasz aktywnie, czy...? Że kiedyś grałeś, a teraz troszkę... Chyba nie raz na jakiś czas. No ogólnie to kiedyś grałem, ale teraz trochę mniej, ponieważ graf mi się znudził i przyniosłem się bardziej na Kevema. Ale powiedz, że znowu wracasz, że wracasz z tego parą. Ile grałeś? Jeszcze raz powtórzysz? Ile grałeś na poprzedniej edycji? Na poprzedniej edycji? No tak do połowy raczej. Miałem tam swoją gildę, grałem z ziomkami. Tam niki mieli... Nie wiem, czy wymieniać niki, ale w sumie... Bynajmniej miałem gildę i grałem aktywnie. Proszę, ale wypytania na rekrutację, co jest? Nie widać w ogóle prawie ekranu, ma taką ch**ą jakość. Jak chcesz coś mówić, to się młotuj zęciak po prostu. No. Żeby mu nie przeszkadzać. Nie no, widzę, jak to się uda, to ja po prostu padnę. Taki sam nick jak Minecraft się na to się, tak? Dokładnie tak, taki sam nick. Proszę. Cały czas grałeś na tym koncie? Tak, cały czas grałem na tym. Ale weryfikują teraz, ja zepsułem, widzowie, wszystko. A kiedy ma to coś sprawdzić, od kiedy? Słyszysz? No nie. A, dobra, to już koło października. Dobra, sorry. To nie widocznie nie grał, no. Jeżeli się pokazuje tyle, ile się pokazuje. Proszę. A ty nie grałeś na poprzedniej edycji. Na poprzedniej? Nie było cię na serwerze. Na poprzedniej nie grałem akurat. Co za debil! Na poprzedniej. Wcześniej się pytałem, to powiedziałeś, że grałeś na poprzedniej. No to w takim razie nie dosłyszałem. To moja wina w tym razie. A kiedy ostatnio grałeś na serwerze? Kiedy ostatnio grałem? Przed. Nie wiem, jakoś to było przed? Coś w tym stylu? Powiedz, że z 2-3 miesiące temu. Realnie to sprawdzają, kurwa. Jakoś z 2-3 miesiące temu. Od 1 września do dziś masz 22 minuty spędzone na serwerze. Ja pierdolę. 22 minuty, kurczę. No. Trochę mało. Trochę mało! Ja pierdzielę! Ale niestety nie mogę ci prowadzić rekrutacji, ponieważ mówiłeś, że byłeś na poprzednich edycjach, a nie byłeś. Także, siema. Ale... Kurwa, no bo nie wiem, z tymi godzinami, no w sumie racja, ja nie grałem, ja na Dragonie w ogóle nie grałem, prawdę nick, mówiąc. Nick jakiś non-premium, który grał, ogarnijcie coś takiego, kto grać? Ale co ty powiesz, że grałeś na nim kiedyś? Tak, że na non-premium, a teraz specjalnie na rekrutację ogarnąłem. A kto mógł grać? Kurwa, Maltixon, nie wiem. Nie. Nie wiem. Ej. Kto gra aktywnie na Dragonie? Ten. Nie no, Kefcio. Nie, czekaj, no kto to mógł być? No powiedz, że po prostu miałeś dużą, dosyć długą przerwę od Minecrafta, i że kurde, no nie pamiętasz nawet, że nie pamiętasz. 22 minuty. No nie, no bo to będzie jebać gówno, bo ty no tak nie powiedziałeś, kurwa. No ale no to powiedz, że po prostu teraz trochę nie grałeś na Dragonie dosyć dawno, ale powiedz, że grałeś od prawie początku Dragona. Że dobrze znasz serwer i tak dalej, weź, musisz stary poddymić, nie? No jakby nie. Kogoś stopowych graczy jakby kogoś wziąć, ale to... Nie, useless.
Kurwa, a napisz do tego do Afrykanki, czy grał na... Czy gra, a nie, bo on ma premkę. A, Afrykanka, a Lu... nie, Lucia też ma premkę. Lucia, nie, Lucia Minecrafta nie gra, to... Ja dupię. Dobra, widzowie, wpadliśmy na genialny pomysł, żeby wejść na Star MC na Discorda i szybko znaleźć kogoś na kanale publicznym, kto grał na Dragonie. Czekajcie, może... O, Big Pazdan, on zawsze gra. Big Pazdan, halo, siema, jesteś? Pazdan, Pazdan, no powiedz coś. No, jesteś? Słuchaj, grałeś na Dragonie? Dużo trochę, czy nie? Ale masz premkę? Teraz nie. A, nie masz premki? No to lipa. Dobra, to dzięki. Ukradli mi. No dobra, trzymaj się. Kto to k***a jest? Panowie, 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 panowie. Halo, jesteście? Dawaj, ja lecę na twardego. Ej, tutaj Zęciak. Tutaj no, Zęciak. Bliża. Słyszycie siema, mnie? Potrzebuję waszej pomocy. Nie ma Zęcia. Czekajcie, cicho, czekajcie. Sobie. Cicho, cicho. To jest bardzo dla mnie ważne. Co się stało? Kto z was grał na Dragonie od września jakoś? We wrześniu jakoś dużo ja na jakiejś edycji? Ja. Ale kto? Ja. I ma premkę. Sześć obcy. I ma premkę. Ja mam premkę, sześć obcy. Sześć obcy grałeś? Chodź, sześć obcy na PW. Chodź, chodź na PW. Ja pierdzielę. Halo? Miałeś kiedyś banana na Dragonie? O tak, słucham. Miałeś kiedyś banana na Dragonie? Miałem kiedyś. A za co? Bardzo możliwe. A raz w życiu na tym bana. A, ale to raz tylko w życiu na przykład. Jakąś tak, no chyba raz. Ale na której edycji grałeś Dragona? Ojojoj, długo grałem. Chodzi ci we wrześniu tym, czy rok temu? No ogólnie w tym, czy w tym roku grałeś? No tak, grałem. Dobra, podasz mi swoją premkę, proszę. Nie ukradniemy ci. Bo rekrutacja na Dragona jest stary i będziesz na odcinku. A, znowu już nagrywał odcinek rekrutacji. Tak, tak, ale weryfikują bardzo mocno. Dawaj szybko, szybko, bo to jest bardzo ważne. Nie pytaj się o taki e-mail. Dobra. I chcesz to zamasz temu. Ale jesteś, ratujesz mi życie. Wiem, że nie fajne, ale... Jaki masz nick? Jeszcze napisz mi, jaki masz nick. Sześć obcy. Sześć obcy po prostu. Dobra, dobra. Jak ktoś to pisze, okej? Okay? Trzymaj się, no. Ja sobie będę grał. Znaczy, możesz nawet zalogować na tego Dragona, ja mam tam jakieś temki. No okej, okay, zajebiście. Na razie. Mam nadzieję, że konto będzie na odcinku. Będzie, trzymaj się. Ale ludzie mi ratują życie, ja pierdzielę. Musisz to zamazać, nie śledzik. Patrz PW, patrz, to jest premka. On grał na Dragonie. Aha, nick ma taki sześć obcy. Tak, taki ma nick sześć obcy. Zmień nick na tym spiku szybko i tak dalej. Ale chłopie, typ nas uratował, nie? Najlepiej weź wyjść z serwera i weź z zmienionym nickiem. Tak. Bo to widać przecież na tego, na jakby tych logach. Ale ja nie wejdę z powrotem, bo kanał jest już zamknięty i ma. No to zmień nick tylko, zmień nick, po prostu prawym na siebie. Co ty, otwarty cały czas jest. Kurwa, cicho, mównęli teraz wszystkich. Poczekali. A dobra, to już po prostu zamknęli kanał. Dobra, sześć obcy daj sobie nick. I zaloguj się na premkę, żeby było i tak dalej. Nie, kurwa, jestem pierwszy. O kurwa. No tak, bo masz 4 w nicku, dlatego. Dobra, ale nie mówią cię, że ale oni tak mówią. Mordę. Sprawdź, czy się ten, czy ta premka działa na pewno. O i będą ci spamić, o Jezu. Dobra, ściśnij spikacz gdzieś. Dobra, zajebiście. To jest Mojangu, czy co to jest? Co? Halo? O kurwa. Halo. Ile masz lat? 18. Ile? 18. Ja pierdolę, ale jaja. A masz taki sam nick na Minecrafcie, na tym spiku? Tak. No mam? Tak, tylko bym musiał wbić. No niestety nie możesz dojść do administracji, ponieważ miałeś bana za cheaty na poprzedniej edycji, to pod koniec. CO ZA DEBIL?! No ale... powiedz, że przez przypadek. Nie da się tego, nie da się tego jakoś obejść czy coś, bo... Nie. O. Nie no. Możesz mieć na poprzedniej edycji banu w ogóle. A możesz teraz... Ale to teraz, jeżeli chciałbym dojść, to na tej edycji nie muszę mieć żadnych banów, tak? Hmm. Powiedz, że głupio wyszło, czy coś, powiedz, że przepraszasz, nie wiem. Wyjdź, dobra. Nie da się jakoś tego obejść, nie? Kurwa. Żałuję, strasznie. Szkoda. Powiedz, że dobra. Serio dobra. Jesteś... No nie! Kurwa mać! Ja pierdolę, jak zostaliśmy zaszmaceni! Przy tym się spytałeś, kurwa, idioto. No spytałem się, ale powiedział, że miał kiedyś. A nie no, w ostatniej edycji. Ja pierdolę. Ale zjebałeś. Dobra, jeszcze jedną osobę. Jeszcze jedną osobę. Nie ma już żadnej. A nie ogarniesz kogoś? Kurwa, przez kanał zamknięty. A, no tak. Kurde. Dobra, dzięki. No co, widzowie, widzimy się za miesiąc. Bez kitu, czekaj. Nie no, widzowie, no to by się udało, no przecież... Ja pierdzielę, co oni odwalają w ogóle, co to są za rekrutacje jakieś? Wszystko sprawdzają teraz. Ja zepsułem sobie życie normalnie. Przepraszam nowych pomocników, którzy chcą być nimi. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Znaczy, że dzisiaj wam się spodobało. Co by nie było, ja i tak go wrzucę, bo myślę, że... no kurde, muszę wam to pokazać po prostu. Zostawcie lajka, subskrypcję, zostawcie nick w komentarzu i wbijajcie na mój serwer starec.pl. No, to tyle. Buziaczek dla was. Nara.